Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Korle i zapraszam do kolejnej części przygód w grze Ghost of Tsushima. No i nareszcie bramy obozu stają przed nami otworem i wszystko stało się jasne. To tu kryje się kolejna misja fabularna, a przynajmniej powinna. Traktuj broń jak przed... Panie Sakai, spisałeś się. Panie Sakai... Spisaliśmy się, tak? Panie... Dzięki twoim wysiłkom... Mamy armię, z którą odbijemy zamek. Mówiłem ci, że Yuna sobie poradzi. Organizuję już jej zapłatę. Posiłki szoguna wkrótce nadejdą. Zanim się pojawią, musimy rozwiązać nowy problem. Moi zwiadowcy przejęli rozkazy od Hana, przeznaczone dla Ryudza. Jego najemnicy są gotowi do ataku na naszą flankę. Wiesz, gdzie jest Ryudzo? Niedaleko. W Koyasan. Nie musisz mierzyć się z nim sam. Był mi przyjacielem. Policzę się z nim. Zrób, co musisz. Nasze siły będą gotowe do walki, gdy powrócisz. Może Yuna do mnie dołączy. Jedyne co martwi, że gdzieś z tyłu głowy mamy zakończenie poprzedniego odcinka, gdzie Ryuzo uznał, wszystkiego że może nie nas zniszczyć bez zabijania. A ty zabijania. Co zostawiasz? Więcej niż myślisz. Znajdziemy ci nowe narzędzia. Więc może cała sytuacja z wiadomością to tylko pułapka? Odchodzicie? Wuj dotrzymał słowa. Nasza łódź odpływa o świcie. Ryudzu jest w Koyasan. Ostatni raz potrzebuje waszej pomocy. Nie mogę. Musisz zrozumieć. Całe życie na to pracowałam. Chodziłam spać głodna. Ryzykowałam, byśmy mieli za co rozpocząć nowe życie poza tą wyspą. Nie mogę się poddać. Nie proszę cię o to. Pomóż mi pokonać Ryudza, a sam cię odprowadzę. To twoja walka, Jin. Nie moja. Ja tylko chcę zacząć wreszcie nowe życie. Nie zatrzymam cię. Dziękuję, Yuno. Za wszystko. Obyś znalazła spokój. Ty też. Panie. Słuchaj siostry, Tako. Zajmie się tobą. Żegnaj, panie Sakai. Sam sobie poradzę. Pod osłoną nocy. I żadnych bambusowych suszarek na miejscu? Innych takich? Ale zobaczymy. O, kolego traperze, jeszcze do ciebie zawitamy, bo widzę, że coś nam... Chcesz skorzystać z moich usług? Chcesz ulepszyć na przykład zatrutą strzałkę, co nie byłoby takie złe. Tylko dla ciebie. Choć mam wrażenie, że warto by było niebawem wyprawić się na jakieś polowanie. Wszystko, prawie wszystko mamy. O nie, klejąca tylko bomba. To, co najlepsze. Czekaj. I kunai, to podstawa. Bardzo dziękuję. Udanych łowów, mój panie. Idę do ciebie, Ryudzo. Wersa. Jak rozumiem, pod osłoną nocy. Tak prawie. Oj, byliśmy w tym forcie. Co więcej, bawiliśmy się w tym forcie. I to jeden z takich, jak w poprzednim odcinku, którego nie mogliśmy pokonać. Ryuzo, idziemy po ciebie. Mimo wszystko mam nadzieję, że przyjdzie nam stoczyć pojedynek i pokazać, jak wiele się zmieniło od naszego ostatniego spotkania. Choć być może cały czas nie daje mi spokoju.
Myślę, że to może być podstęp. Siedlisko zdrajców. Lepiej się przyjrzę. Idealna noc na takie działanie. Zresztą, będąc takim łucznikiem, jakim jesteśmy, może warto by było załatwić te wszystkie problemy tu jeszcze z góry. Mam głowie, jakby kapelusze to było mało. Panie Sakai, czekaj! Usłyszą nas! Nie zostawię cię samego. Jeśli Yuna z tobą nie pójdzie, to ja muszę. Brak ci wyszkolenia. W Jarikawie powiedziałeś, że ocalimy nasz dom, jeśli się zjednoczymy. Stanę u boku ducha. Nie mogę cię narażać, jeśli coś by się stało. Pozwól mi odwrócić ich uwagę. Odciągnę kilku. Wyrównam twoje szanse. Niech będzie. Kiedy zaczną cię gonić, jak najszybciej wracaj do obozu. Nie zawiodę cię. Ruszaj. Możemy zaczynać. Boję się, że Yuna nas zabije. Kundle! Mongołowie to zapchlone kundle! Doniosę o was, panu Simurze! Samurajowie was dopadną! Utną wam głowy, tchórze! No okej. Okay. Zrobiło się to trochę spokojniej. Teraz warto by było znaleźć dziurę w całym. I przez co się tu przecisnąć, ale przyznam, że dość szczelnie ten fort zabudowali. Wcale nie tak prosto drogę na skróty. Panie Sakai, wchodzimy od frontu. Może nawet z prowokacją. O! Przyznam. Dobrze, tako. A teraz wracaj do obozu. Że spisał się ani dużo. Śladu Ryudza. Musi być zabrany. Lepiej niż zakładałem. Zakładam, że warto usunąć ich wszystkich. Kto nas widział? No. Cicharwo! No kolego na górze. Żebyśmy tylko... Oj, akurat jak na złość musiał się ruszyć. Ale na szczęście udało się. To było dość ryzykowne. Czyli tak jak ktoś go zobaczy... A prawdopodobnie go zobaczy, bo już tu biegają w okolicy. No to... Dobrze. To powinno odciągnąć ich uwagę. My w tym czasie skupimy się na takich jak ten tutaj. Spadnie? Czy nie spadnie? Może coś dla Ryuza warto zostawić? Warto zostawić z tych zabawek. Czekaj! No to już one wiedzą. I co? Czemu nie zatruty? Chyba... A, na kogo innego to poszło, dobra. No całkiem niezła zamiana. Całkiem niezła. Zostaw naszego sojusznika! Jeszcze ktoś? Bo jesteśmy gotowi na ducha. Choć wydaje się,
że chyba nie będzie takiej potrzeby. Sami się wszyscy załatwili. Najgorzej, że ten gość. Chociaż nie, tu jeszcze jest parę osób. Ale wrócił też do siebie. Teraz rozumiem, dlaczego talizman, który pozwala nam zabijać po cichu przy użyciu łuku, jest tak dobry, ponieważ oni normalnie słyszą te strzały. I przyznam, że rozważam wybór tamtej opcji. Tym bardziej, że łuk od dłuższego czasu stał się dla nas stałym narzędziem walki. No dobrze, widzę, że byli gotowi na to nawet, żeby ich tu wysadzić. Ostatecznie, no, wyszło nasze skrytobójstwo. Ale zobaczymy. To może być dopiero początek podróży. Ryudzo, dobrze cię widzieć. Wiesz, dlaczego tu jestem? Tak. Zadbałem, żebyś wiedział, gdzie mnie szukać. Han chce z tobą pomówić. Nie przyszedłem rozmawiać. Zdradziłeś nas wszystkich. Uratuj ojczyznę razem ze mną. To nie musi się tak skończyć. Nie, Ryudzo. Musi. Panie Sakai! Panie Sakai! Proszę, obudź się! Taka... jak? Tak długo cię nie było. To oznaczało jedno. Chciałem pomóc, ale mnie złapali. Cholera. Musimy się wydostać. Zabiją nas. Nie pozwolimy im. Spróbuj się uwolnić. No to nie takie proste. Muszę to poluzować. Chce się pić. Kumys. Mleko mojej ulubionej klaczy. Jej ostatni dar. Wczoraj złamała nogę. Nakarmiłem nią żołnierzy. Robimy co musimy, panie Sakai. Dlatego obaj jeszcze żyjemy. Jestem samurajem. Nie, ty jesteś kimś więcej. Jesteś i duchem. Nakłoń, ludzie by do mnie przystali, a zapewnij im pokój. Nie będziemy ci służyć. Twój wuj! Powiedział to samo. Kiedy prosiłem o zakończenie wojny. Nie chciał być niewolnikiem. Też jestem dumny z rodziny. I wiem, jak to jest żyć w jej cieniu. Czemu mają nam wystarczyć ochłapy? Powinniśmy być legendami. On jest legendą. A, widzisz? Ludzie za tobą pójdą. Dołącz do mnie i ocal ich. Chcesz dzielić i rządzić. Tak jak z Ryudzem. Nie zdołasz. Twoja legenda w ogóle o ciebie nie dba. Zabij go. Będziesz wolny. Yeah!
On zginął za ciebie. Zaraz znajdę kolejnego. Znowu staniesz przed wyborem. Niestety wszystko od samego początku wskazywało, że tak to się może skończyć. Potrzebny mi miecz. I teraz jak to powiedzieć Junie, a jednocześnie czy ona nie będzie czuła się winna, że jednak nie poszła z nami? Przecież mogła przewidzieć. Zabić wszystkich. Ta prowokacja musi wyjść. Za atakę. Otóż to. Cholerni zdrajcy! A reszta dopiero pozna nasz gniew. Bez litości! Niosę wam śmierć! Zdrajcy. Jin! Yuna. Widziałam, jak Han wyrusza z Ryudzem. Gdzie Taka? Wiem, że tu jest. Była wiadomość, miał za tobą pójść. Gdzie jest? Nie. Nie! 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 Yuno, czekaj! Taka! Nie miało go tu być! Czemu nie posłuchał? Chciał, żebyś była dumna. Chciał być jak duch. Mogłeś go powstrzymać! Próbowałem. Ale chciał pomóc. No nie ukrywam, że moc ducha i teraz by się przydała, ale my mamy inne moce. Któryś tam pożałuje. Jest nas trzech. A co więcej, to jest chyba dobry czas, żeby walnąć
beczkę, choć nie wiem, czy nie oberwał nasz sojusznik najbardziej. O! Przyznam, że te słomiane kapelusze się robią nad wyraz mocne. O tak. Widzę kolejną ekipę. Piękne jest to, jak oni się boją ducha. Choć szkoda, że to są tylko dwa strzały. Poddaj się. Może daruję. Trochę markowane to było, ale cóż. Reputacja to bajki. Nic więcej. Skoro tak mówisz, on jest nasz. Tym bardziej, że każda głowa. O, to kolejne punkty ducha. Przy czym trzeba pamiętać, że w sytuacji, w której wróg by nas pokonał, zabiliście go! Tracimy te punkty, które tak tu skrupulatnie zbieramy. O właśnie, tak było, to można zobaczyć teraz. Swoją drogą możemy się pochwalić potężnym kunai razy 5, które wygląda naprawdę ładnie. To już ostatni, to koniec słomianych kapeluszy. Ryudzo jest sam. Wciąż żyje, Han także. Więcej tu nie zdziałamy. Muszę pochować brata. Pomogę ci. Nie chciałem, żeby to się stało. Przykro mi. Chciałam, by wiódł dobre życie. Bezpieczne. Nie ty jesteś winien. Tylko ja. Nie. To wina Hana. Ryudza. Wszystkich Mongołów na wyspie. Pomóż mi ich wyrżnąć. Pomóż pomścić Takę. Nie muszę stąd wyjeżdżać. Już nie. Nie mam domu. Żadnego celu. Mogę zostać i walczyć. Wróć do obozu mojego wuja i odpocznij. Tam się spotkamy. Czy Taka był dzielny? Do końca? Zawsze był dzielny. Podoba mi się ta szalejąca burza. Potrójny poziom hartu ducha. Znaczy potrójny. 3 razy po 3 razy. Pozwala nam 3-krotnie użyć naszej specjalnej zdolności w trakcie walki. Więc myślę, że warto. Wrogowie trafieni bombami prochowymi płoną i zadają obrażenia od ognia pobliskim wrogom. O! O tak! Przyznam, że trochę mi ten ptaszek nie daje spokoju, ale chyba w jego zamiarze jest doprowadzić nas do gorącego źródła. O! A może i jeszcze jednej nieodkrytej lokalizacji, ale łatwiej nam będzie dojść tam od strony źródła. No, okazuje się, że tu z każdej strony jest daleko, ale
Ptaku nie odpuścimy. Jak rozumiem, coś w tym forcie. Może suszarka. Ale to, co się tu wydarzyło, tylko może utwierdzić nas w przekonaniu, że nie da się tej gry przejść bez użycia mocy ducha. Tak, to jest... O, wrogowie? Nie, to chyba nasi. Dziękuję. Pomijając te wszystkie... A to tu jesteśmy. Zalety w postaci kunai, łuku, czy wszelkich innych zabawek, bomb i tak dalej. Jak ta gra by była nudna bez tego, no to dodatkowo pojawia się też opcja, jak chociażby ten specjalny cios ducha, bez którego to już w ogóle byśmy naprawdę wiele tu stracili. Cóż tu się kryje? Jednak tak. Bambusowy stojak. To co? Tniemy. Ku czci taki. Ty ptaku, ale ty uważaj, jak tu latasz. LL kółko. Ale teraz będzie najgorsza część. Wbrew pozorom nie było aż takie trudne, bo ładnie przechodziło w trójkąt. A tym samym cóż, tu z widokiem na grób żegnamy się w tym odcinku i widzimy niebawem w kolejnym, gdzie jak rozumiem wyruszymy w poszukiwanie naszych dwóch największych przeciwników. Dzięki za to, że jesteście, dzięki za to, że gramy razem. Grał z wami Korle, trzymajcie się, hej hej.